O ekstraklasie, w której występują siatkarki budowlanych, na razie mogą tylko pomarzyć, ale kto wie, czy za kilka lat nie trafią do Plus Ligi Kobiet. Siatkarki łódzkiego UKS-u SMS przygotowują się do turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski Juniorek. Awans do tej imprezy zapewniły sobie po wygranej w Mistrzostwach Województwa. Młode siatkarki UKS-u SMS okrzepły już w bojach o wysoką stawkę. W sezonie 2009-2010 zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski Kadetek. Stąd turniej przy ulicy Minionowej nie stanowił dla nich większego problemu. Zawodniczki SMS-u wygrały Mistrzostwa Województwa Juniorek, wyprzedzając na podium zespół dziewiątki oraz siatkarki z Tomaszowa Mazowieckiego. Można powiedzieć, że półfinały były trudniejsze jak finał. Finał nam przeszedł bardzo łatwo, wygraliśmy wszystko po 3-0, ale nie ujmując to, nasze dziewczyny, to jest najstarszy rocznik, trzeci rok juniorki, można powiedzieć. Zespoły dziewiątki, które zajęły drugie miejsce, i Tomaszowa, były zespołami młodszymi. Zatem z pierwszego miejsca siatkarki SMS-u awansowały do turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski Juniorek, a ten odbędzie się w Proszowicach w dniach od 17 do 19 lutego. Teraz skupiamy się na ćwierćfinałach. No, cały czas ostro trenujemy, gramy dużo sparingów, więc mamy nadzieję, że to zaowocuje dobrymi wynikami. No, myślę, że w ćwierćfinałach powinniśmy sobie poradzić. W półfinałach mam nadzieję, że też, i naszym marzeniem jest wejście do finału w Mistrzostw Polski. Zwycięzca ćwierćfinału ma u siebie półfinał, a zwycięzca półfinału wtedy ma wielkie szanse jako gospodarz wejść do finału. Gdy obserwuję waszą kadrę, to ewidentnie brakuje niestety wysokiej zawodniczki, takiej bardzo wysokiej zawodniczki. To może okazać się minusem w tych rozgrywkach na parkietach ogólnopolskich. A co jest atutem UKS-u SMS? Myślę, że przede wszystkim dobra zagrywka. Musimy na pewno popracować jeszcze nad przyjęciem i obroną, ale jeżeli poprawimy te elementy, to myślę, że powinno być bardzo dobrze. W turnieju ćwierćfinałowym w Proszowicach trener Zbigniew Skupień przede wszystkim liczy na swoje najbardziej doświadczone zawodniczki, które na co dzień występują nie tylko w drużynie SMS-u, ale także drugoligowych zespołach UKS-u i Łasku.